Masz dziecko i myślisz, że życie wymknęło ci się spod kontroli, a może masz więcej dzieci i po prostu twoje życie wywróciło się do góry nogami. Dzisiaj przychodzę do Was z pomocą: jak zorganizować sobie dzień, aby po prostu wszystkie sprawy dobrze poukładać. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Hej moi drodzy, z tej strony Big Mama. Dzisiaj chcę wam powiedzieć troszeczkę na temat organizacji. Jak to jest u nas, że mając czwórkę dzieci, funkcjonujemy, dogadujemy się. Uważam, że mamy dobry kontakt z dziećmi, mam dobry kontakt z mężem i jakoś tam powolutku idziemy do przodu. Powiem wam, że żeby być teraz w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, zajęło nam to sporo czasu ale od samego początku ustaliliśmy jakieś zasady funkcjonowania naszej rodziny i po prostu trzymamy się tych zasad po dzień dzisiejszy. Kiedy zostałam mamą, a było to ponad 11 lat temu, razem z moim mężem y, rozmawialiśmy po prostu o swoich potrzebach, oczekiwaniach, jakbyśmy chcieli, żeby ta rodzina nasza wyglądała i ustaliliśmy sobie nasz taki cel naszej rodziny i ogólnie właśnie celem naszej rodziny jest w Wspólne, pogodne życie z możliwością spełnienia swoich marzeń. Jak i życie przede wszystkim zgodnie ze swoimi wartościami, które wyznajemy. Ogólnie razem z mężem mamy podobne wartości i myślę, że to już jest taki duży klucz do sukcesu. Jeżeli właśnie w takich fundamentalnych kwestiach się zgadzamy, przede wszystkim u nas to była właśnie kwestia wiary, kwestia podejścia do wychowania dzieci, podejścia do naszych rodziców, czyli takiego odcięcia się i życia na własną rękę i po prostu zasad ogólnie funkcjonowania w naszym domu. To sobie ustaliliśmy i myślę, że to w ogóle był taki duży krok, który nam pozwolił przetrwać, wiecie, tyle lat małżeństwa, bo jak wiecie, po drodze zawsze są jakieś kryzysy, są wzloty i upadki, ale właśnie kiedy jest taki ten kręgosłup moralny, myślę, że jest po prostu łatwiej. I kiedy pojawiało, pojawiło się nasze pierwsze dziecko, później drugie, trzecie i czwarte, ja wiedziałam, że muszę być zorganizowana. I już właśnie wtedy, kiedy pojawił się nasz pierwszy syn, Dawid, ustaliłam sobie rytm dnia i bardzo go przestrzegałam. Czyli kąpałam dziecko o tej samej porze, kładłam je spać o tej samej porze, karmiłam go o tych samych porach. Codziennie je myłam, dzień w dzień, po prostu nie było dnia, że to dziecko nie zostało umyte. Wiedziałam, że kiedy ustalę właśnie takie rytuały w ciągu dnia, moje dziecko będzie takie bardziej mm, spokojne i chociaż jest małe, no to będzie wiedziało mniej więcej, co go czeka o danej godzinie. Czyli też nawet na spacery chodziliśmy w tych samych godzinach. Wiadomo, że tam nie trzymałam wiecie się, co do minuty, ale ogólnie 10 minut w tą czy w tamtą nie grało roli i pierwszą właśnie taką rzeczą, którą ustaliłam to było to, że chciałam, żeby moje dziecko dość wcześnie chodziło spać, żeby mieć właśnie ten czas kiedy mój mąż wróci z pracy. W ogóle u nas w domu jest tak, że mój mąż pracuje popołudniami więc cała taka opieka nad dziećmi czyli wyjście z nimi na spacer, kolacja, kompanie spoczywało na mnie plus kładzenie ich spać. I powiem wam, że gdybym tego sobie nie poukładała, to nie wiem, jak ja bym tą czwórkę dzieci przeżyła, bo to jest jednak bardzo ciężkie, i ciężkie, jeżeli ty codziennie przez tyle lat, a tak jak wam mówię, to u nas przez 11 ponad no masz to na swojej głowie. No więc właśnie pewne rzeczy trzeba sobie poukładać. I ogólnie od czego, moje drogie, zacząć? Przede wszystkim od rozmowy. Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. To jest taki e, główny punkt chyba udanego małżeństwa, udanego związku, bo jeżeli będziesz ty komunikowała, co dla ciebie jest istotne, co dla ciebie jest ważne, co powinno być zrobione, a co można odpuścić, to po pewnym czasie jakoś zaskoczy. I ja nie mówię, że to jest e, Jedna rozmowa, dlatego podkreśliłam to kilka razy, bo tych rozmów ogólnie jest przez całe życie mnóstwo, aż w końcu gdzieś tam i dla jednej osoby zatrybi i dla drugiej. E, powiem Wam, że my z mężem często kłóciliśmy się o to, że on twierdził, że u nas w domu nie ma obiadów, gdzie ja gotowałam codziennie. A po jakimś czasie on mi dopiero tak to bardziej sprecyzował, bo dla niego zupa to nie był obiad, więc bardzo się zdziwiłam. I jakoś musieliśmy to sobie wiecie, ustalić, żeby było dobrze. Ja ogólnie gotuję zupy, teraz dorzucam coś dla swojego męża, żeby bo on lubił ogólnie drugie dania jeść, więc jakoś doszliśmy tutaj do kompromisu. A dla mnie na przykład był ważniejszy porządek niż obiad. A dla niego po prostu najważniejszy był obiad, a nie porządek w domu. Więc wiecie, to są takie niby małe rzeczy, ale jednak one są istotne, bo mają właśnie taki wpływ na dalsze funkcjonowanie. Więc jeszcze raz chcę to podkreślić, że jeżeli chcesz, żeby dobrze funkcjonowała ta organizacja w Twoim domu, no to przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na to, żeby rozmawiać o swoich potrzebach, oczekiwaniach i o tym, jak chcesz, aby ten Wasz dom wspólny wyglądał. Drugą rzeczą. Moi drodzy, to jest to, że um, trzeba ustalić, co dla każdego z Was jest ważne, najważniejsze i po prostu mniej istotne. Um, I często właśnie kobiety chcą czegoś, ale w sumie nie wiedzą dokładnie czego, więc jasno sobie określ takie cele, priorytety w swoim życiu, żeby po prostu nimi się kierować i podążać. Kolejną kwestią jest. To, żeby rozdzielić obowiązki domowe. Ile osób jest w domu, tyle osób powinno mieć obowiązki domowe. I to nie jest tak, że nawet jeżeli ty jesteś w domu i nie pracujesz, a twój mąż pracuje, no to wychodzicie z tego założenia, że ty wszystko zrobisz, a twój mąż przychodzi na gotowe, no bo przecież on był w pracy. Tak to po prostu nie działa. Każdy jest członkiem domu i każdy powinien mieć obowiązki. Mogą to być, wiecie, jakieś takie proste, że na przykład wynoszenie śmieci, tankowanie samochodu, że na przykład ty się tym nie Zajmujesz tylko, wiesz, że twój mąż zawsze będzie tankować samochód, czy na przykład mycie samochodu, czy sprzątanie przedpokoju, układanie butów przed przedpokoju, sprzątanie kibelka. My, kiedy się przeprowadziliśmy do domu, no to mamy w tym momencie trzy łazienki. I gdybym ja miała to sama wszystko sprzątać, to powiem Wam, żebym oszalała. I jest tak, że mamy jedną łazienkę dla gości, druga to jest właśnie moja i mojego męża i trzecia łazienka to jest naszych dzieci. I my to ustaliliśmy tak, że łazienkę na dole zawsze sprząta mój mąż, czyli tą dla gości. Łazienkę naszą wspólną sprzątam ja, a łazienkę chłopców sprzątają chłopcy na zmianę. I oni rzeczywiście szorują kibelek, czyszczą e, wannę, e, zbierają pranie. I wiem, że to może nie wygląda, że sprzątnęli to dobrze, ale sprzątają to na miarę swoich możliwości. I kiedy na przykład jest weekend, no to wiadomo, że ja tą łazienkę e, tam m, dosprzątam, ale oni naprawdę się starają. E, I myślę, że kiedy my zaangażujemy m, całą rodzinę, no to pewnych, o pewnych rzeczach możemy sobie zapomnieć. Jeszcze ja wam powiem, że dwójka dzieci u nas jest w przedszkolu i też z moim mężem sobie ustaliliśmy, kto kiedy zawozi dzieci. I ja wiem, że mój mąż jest śpiochem, i ja po prostu zawsze w domu pierwsza wstaję, chociaż też mam czasami ochotę poleżeć. I to ja jestem od tego, żeby zawozić dzieci do przedszkola, a mój mąż za to dzieci każdego dnia odbiera z przedszkola. I dla mnie to jest po prostu super, bo ja już wiem, że nie muszę, wiecie, głowy sobie zaprzątać tym, że po prostu muszę pojechać po dzieci i je na przykład odebrać. Tak samo ustaliśmy sobie zakupy. W jakie dni robimy zakupy, kiedy i czy robimy je razem czy oddzielnie. Kto rozpakowuje zakupy? To jest powiem wam, że jest tyle rzeczy w domu do ogarnięcia, że jest tego naprawdę multum i uwierzcie mi, że każdy członek rodziny potrafi coś zrobić. Może nawet rozpakować zmywarkę czy tak jak już wcześniej wam mówiłam, poukładać te buty. Więc nie bierz wszystkiego na siebie, po prostu deleguj te zadania, bo Pomimo tego, że może te dzieci robią coś gorzej, niedokładniej, to z każdym dniem, z każdym miesiącem, a później, kiedy wiecie, minie rok, drugi, trzeci, one dojdą do takiej perfekcji, bo ty będziesz mówiła, że oczekujesz, żeby to wyglądało tak czy i tak. I po jakimś czasie zobaczysz, o kurczę, ja już naprawdę nie muszę się martwić o to, żeby rozpakowywać zmywarkę. To jest mało, ale tak naprawdę, kiedy ty oddasz właśnie kilka takich swoich obowiązków, które wykonujesz codziennie, zobaczysz, że naprawdę zbierze się właśnie kilka takich wolniejszych chwil w ciągu dnia dla ciebie. Czwartym punktem, którym bym chciała poruszyć, to jest to, aby upraszczać swoje życie, żeby sobie nie komplikować. Jeżeli możesz, no to połącz e, kilka ról w jedno. Albo kilka działań w jedno, żeby za jednym razem zrobić kilka rzeczy. I na przykład, kiedy ja gotuję obiad, a wiem, że na przykład mam 15 minut, żeby go zrobić, nie angażuję w tym momencie nikogo, wkładam do kuchni, robię szybko obiad. Ale na przykład, kiedy mam pół godziny, no to biorę już na przykład swoje dziecko i po prostu ten obiad robimy razem, on miesza, coś tam dodaje, i w tym momencie mam właśnie taki fajny czas z dzieckiem, że gotujemy razem. Ja się nie denerwuję, bo wiem, że ja troszeczkę. Czasu mam dłużej i przy okazji, właśnie spędziłam super czas z dzieckiem i ugotowaliśmy obiad. I to są do, zrobione dwie rzeczy. Albo kiedy nie wiem, oglądasz film na Netflixie, możesz w tym momencie robić jakieś tam ćwiczenia rozciągające czyli dbasz o swoje ciało i ogólnie też odpoczywasz. Kiedy na przykład wieszasz pranie, możesz też poprosić swoje dziecko, żeby poszło z tobą do łazienki. Wiecie, razem posegregujecie skarpetki, e, i to też jest właśnie taki fajny czas, kiedy możecie razem go spędzić. Więc łącz e, y, kilka właśnie takich czynności razem. Na przykład uczysz się języka, no to kiedy sprzątasz, jeszcze okna czy tam podłogi, puść sobie wiecie, jakieś dialogi fajne w języku obcym, żeby po prostu ten język podszkolić. Naprawdę da się. Połączyć kilka rzeczy, żeby, wiecie, z, zaoszczędzić czas, a nawet kiedy nie zaoszczędzicie czasu, to po prostu uszczęśliwić dziecka albo męża, bo możecie coś zrobić razem i wspólnie. I ostatnią rzeczą, na którą dzisiaj bym chciała zwrócić uwagę, to jest to, żeby ograniczyć pochłaniacze czasu. A jak wiecie, w naszym społeczeństwie. Jest taki jeden główny pochłaniacz czasu, czyli internet. No, już nawet telewizja zeszła na dalszy plan, ale wiecie: Facebook, Instagram, YouTube, jakieś tam różne aplikacje, różne powiadomienia. Nawet wiecie, teraz mamy zegarki na rękach, smartwatche, które ciągle nam coś przypominają, że trzeba się poruszać, że ktoś dzwoni, że ktoś coś do nas napisał. Warto jest ograniczyć właśnie takie pochłaniacze czasu. Albo jeżeli tego potrzebujecie bardzo, ja na przykład powiem Wam, że lubię sobie posiedzieć na telefonie, sobie popatrzeć, co tam się w świecie wirtualnym dzieje. To sobie zorganizowałam właśnie takie godziny, wtedy kiedy na przykład mogę to zrobić. Czyli na przykład wiem, że już moje dzieci śpią. Ja sobie puszczam wodę do wanny i na przykład leżę sobie tam pół godziny i w międzyczasie tam sobie obejrzę coś na YouTubie albo poskroluję Facebooka. Albo mam jakieś tam takie, nie wiem, kilka minut w ciągu dnia, no bo akurat moje dzieci od całego przedszkolu, to mogę sobie usiąść i coś takiego zrobić, ale bardzo Wam polecam, żeby ograniczyć właśnie te pochłaniacze czasu i ustalić sobie właśnie godzinę kiedy będziecie z tego korzystać no, ja powiem Wam że walczę z tym, żeby używać tego telefonu jak najmniej ale wiecie, jakie to jest po prostu uzależnienie teraz XXI wieku Ogólnie, właśnie tak podsumowując, to mój taki najważniejszy punkt z, tym, z tego właśnie filmu to jest to, aby ustalić sobie taki stały rytm dnia, żeby robić wszystko o stałych porach. Mniej więcej na tą samą godzinę dzieci zawozić do przedszkola, o tej samej godzinie zrobić obiad, o tej samej godzinie posprzątać, wyjść na spacer, zrobić kolację. Posprzątać znów, umyć dzieci, położyć je spać, żeby po prostu um, te godziny były mniej więcej e, takie same. Bo właśnie wiem, że wtedy te dzieci są z doświadczenia wam mówię swojego spokojniejsze i wiedzą, mm, co ich po prostu czeka w ciągu dnia. Jeżeli chcecie właśnie się dowiedzieć, jak ogólnie my rozpisaliśmy na przykład obowiązki naszych dzieci, e, co one muszą robić, dajcie mi znać w komentarzach pod filmem. Zachęcam Was, abyście subskrybowały mój kanał, polecały go dalej, żebym po prostu mogła go jak najbardziej rozbudowywać. Pozdrawiam Was wszystkie serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!